Wikaski z Libyta. Good. Good. Hello, my friends. Słuchajcie, wchodzę do sklepu wędkarskiego, który mieści się w Surin. Zobaczcie sobie kawałek, co tutaj mają. Hello. Yes. Yes? I video, okay? Okay, okay. Okay. Chłopaki wypływają na ryby codziennie. Można z nimi wypłynąć za 3600 batów, to jest jakieś około 400. Można będzie kupić sprzęcik. Z tego co widzę, takie znane, jest bardziej znane. Podobno nie mężczyzna, ale jest też okunka, na przykład Cymer Gold. Po 1100 batów na przykład kosztuje taki 3500. No, także tak. No, tutaj jest sprzęcik. Linki, to nie wiem do czego one służą. Różne haki, agrawki. No. Takie przywieszki morskie. Jaram się na maksa tymi kotwicami. Podobają mi się. No i tu takie do jiggingu, do jiggowania sprzęciki. Na kalmary jest przynęty kalmarowe, typowo kalmarowe. Rozmawiałem z nimi, bo mam takie przynęty, chciałem połowić, powiedzieli, że to teraz nie sezon. Kalmar niestety nie wchodzi w tą zatokę. A to ich zdjęcia wędkarskie. Ładne ryby. Mówią, że to bardzo duże ryby, że tu nie ma większych ryb generalnie z brzegu. I z łodzi większych nie ma na resztę. No i woglery. Ten jest pan wokół i pewnie go sobie zakupię. Bardzo mi się podoba. Także tak wygląda ten sklep. Tu jeszcze wędeczki, tam siedzi sobie pan. Oczywiście mają tutaj pralnię. Sprzedają benzynę. Wypożyczają samochody. Czyli wszystko w jednym miejscu. A wieczorem sprzedają napoje. Można sobie kupić browarka, Red Bulla, browarka. Fantę, kowkę, różne napoje. Wieczorem jest tutaj grill, sprzedają świeże ryby z grilla i krewetki. Także zajebista opcja. Surin Beach Fishing. Eo mordy.